Szokujące zdarzenie na autostradzie A2. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać zderzenie dwóch samochodów osobowych. Trudno uwierzyć w to, co chwilę wcześniej robił kierowca jednego z nich. Wszystko się nagrało, internauci nie mają wątpliwości, że kierujący zachowywał się agresywnie i szybko poniósł konsekwencje swoich czynów. Nagranie z chwili pojawiło się na profilu StopHam w mediach społecznościowych. Jak opisuje autor, do wypadku doszło 23 sierpnia na autostradzie A2. W okolicach Brwinowa kierowca samochodu BMW zrobił coś szokującego i najprawdopodobniej szybko pożałował swojej decyzji. Gorąco na antenie Polsat News dziennikarz nie wytrzymał. Padły ostre słowa. Zdarzenie z udziałem dwóch samochodów osobowych marki BMW miało miejsce chwilę po tym, jak kierowca jednego z nich wykonywał na autostradzie A2. Kierujący starym BMW zachowywał się agresywnie wobec innych uczestników ruchu. Zajeżdżał drogę, wyprzedzał prawym pasem, po zrównaniu się z nim i wymianie uprzejmości próbował zajechać ponownie drogę i gwałtownie zahamować przed maską. Wyjaśniono w opisie filmu na profilu StopHam. Kierowcy zapłacą 15-krotnie więcej. Nowe stawki mandatów szokują, zwłaszcza za to przewinienie. Do kolizji doszło tuż po tym, jak kierowca starszego BMW próbował zajechać drogę innemu pojazdowi i gwałtownie zahamować. Skończyło się tym, że stracił panowanie nad swoim samochodem i spowodował kolizję, dodaje autor nagrania. Film kończy się w momencie, w którym doszło do zderzenia dwóch samochodów. Internauci zgodnie stwierdzili, że kierowca szybko poniósł konsekwencje swojego lekkomyślnego zachowania. Kolejny przykład, że odstęp 3-4 sekund, zwłaszcza na autostradach i drogach ekspresowych, jest bardzo ważny, gdyż może uratować. Tu jego brak mamy na nagraniu, skomentowała jedna z osób.